Rozdział 8. Cuda w Australii i Nowej Zelandii. Wiosną 1922 roku Wigglesworth odwiedził po raz pierwszy Australię. Z listu, który ukazał się w angielskiej gazecie Confidence, Zaufanie, i był napisany przez pannę Winnie Andrews z Wiktorii, dowiadujemy się, co następuje. Nasz kochany brat, Wigglesworth, przybył w ostatni czwartek do Melbourne i w ten sam wieczór wziął udział w zgromadzeniu. Chociaż swoim słuchaczom jasno i wyraźnie powiedział, że chętniej widziałby zbawionego jednego grzesznika niż 10 000 uzdrowionych ludzi, to jednak poprosił odczuwających jakieś dolegliwości, aby wystąpili do przodu, bo chce się o nich modlić. Wśród nich było kilku, którzy później oświadczyli, że doznali natychmiastowej, zauważalnej ulgi w cierpieniu i zostali uzdrowieni. Widziano 6-letnią dziewczynkę, wychodzącą z matką po modlitwie ewangelizacyjnej przez frontowe drzwi budynku. Matka wołała głosem pełnym radości. Patrzcie na nią, nigdy przedtem nie mogła chodzić. Pewien człowiek, który z powodu reumatyzmu i podagry już od 4 lat nie chodził, został zupełnie uzdrowiony. Swoje kule zostawił na podium, a chcąc dać wyraz sile, która w niego wstąpiła, podskakiwał, chwaląc Boga. Począwszy od tego wieczoru, miało miejsce jeszcze wiele innych nadzwyczajnych uzdrowień. Wczoraj przyniesiono pewną kobietę, żeby się nad nią modlono. Była przez 6,5 roku niezdolna do chodzenia i, chwała Bogu, opuściła swój wózek i poszła o własnych siłach. Jej mąż pchał wózek do domu, a ona szła za nim. Doszło do wielu nawróceń. W czasie jednego tylko zgromadzenia 40 osób przyjęło Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Strumienie łaski zstępują na ludzi, a Bóg działa w ich sercach. Niektórzy może postawią pytanie, czy te uzdrowienia są trwałe? Przed nami leży plik świadectw, które zostały napisane 15 miesięcy po pobycie Wigglesworta w Australii. Wśród nich jest 18 dotyczących tej pierwszej australijskiej wyprawy ewangelizacyjnej. Mamy także egzemplarze czasopisma Australian Evangel z 1 lutego 1927 roku, który zawiera 13 świadectw osób uzdrowionych przed 5 laty, to jest w czasie tej właśnie pierwszej podróży. Mamy również egzemplarz numeru tego czasopisma z 1 marca 1927 roku, w którym zamieszczono historię pewnej kobiety, 5 lat wcześniej umierającej, lecz cudownie uzdrowionej i przywróconej życiu. Świadectwo to jest tak szczególne, że mówi samo za siebie. Napisane zostało przez panią W. E. Brickhill z Wiktorii. W wieku 17 lat, po życiu w świecie grzechu, przyjęłam Pana Jezusa Chrystusa za mojego jedynego Zbawiciela i narodziłam się na nowo. To był cudowny poranek, gdy zbudziłam się ze świadomością, że przeszłam od śmierci do życia, od władzy grzechu i szatana do wspaniałej wolności dzieci Bożych. Jednak po 16 miesiącach służby dla Pana zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Doznałam poważnych uszkodzeń ciała i obrażeń wewnętrznych. 4 lekarzy po konsultacji orzekło, że operacja jest nieunikniona. Niestety nie dała ona upragnionego rezultatu, wręcz przeciwnie. Stała się dla mnie początkiem 14-letniego trwałego cierpienia, które zmusiło mnie do leżenia w łóżku. Później stwierdzono suchoty, które uczyniły w moim organizmie okropne spustoszenie. Ta straszna choroba powodowała między innymi ciągłą bezsenność. Spać mogłam jedynie po zażyciu leków, jednak z czasem i one stały się nieskuteczne. Widoczne objawy suchot wywołały dalsze zniszczenia. Straciłam zupełnie apetyt, stan mojego układu pokarmowego był opłakany, odmawiałam prawie wszystkich pokarmów, a tę niewielką ilość pożywienia, jaką przyjmowałam, natychmiast zwracałam. Czasami nawet wypicie płynu było niemożliwe. Leczyło mnie wielu świetnych specjalistów, niestety bez skutku. Doszli oni w końcu do wniosku, że wszystko, co było w ich mocy, zostało już zrobione, a mój koniec jest bliski. Choroba objęła także moje nerki. Nastąpiła perforacja. Jej zewnętrzne oznaki ukazały się na lewym ramieniu, udzie i biodrze. To było odrażające. Byłam jak szkielet. Ważyłam jeszcze tylko 20 kg. Gdy lekarze orzekli, że zostało mi najwyżej 6 tygodni życia, nie bałam się już o mój los. Wydawało mi się, że śmierć wybawi mnie od wszystkich cierpień. Na początku lutego 1922 roku, będąc w stanie beznadziejnym, niespodziewanie usłyszałam o pewnym ewangeliście z Anglii, który przybył do Melbourne, odprawiał zgromadzenia i głosił Ewangelię o Jezusie Chrystusie i Jego mocy uzdrawiania chorych. Tym ewangelistą był Smith Wigglesworth. Opowiadano, że modli się o chorych. Gdy ta wiadomość dotarła do mnie, uwierzyłam w moc Bożą i wyraziłam życzenie, aby ten człowiek przyszedł do mojego mieszkania i pomodlił się o mnie. Dowiedziałam się jednak, że jest bardzo zajęty i nie dysponuje wolnym czasem. Ta wiadomość pozbawiła mnie odwagi, byłam zdruzgotana.
Jednak wiara stale wzrastała we mnie, chwała Bogu za to. Zapytałam rodziców, czy mogłabym zostać zawieziona do zgromadzenia. Po wielu prośbach zgodzili się, aczkolwiek niechętnie. 16 lutego zawieziono mnie na jedno z niedzielnych zgromadzeń. W miarę trwania nabożeństwa wiara moja została wzmocniona, prawie dotykalnie odczuwałam bliskość Boga. To był czas błogosławiony. Wreszcie ewangelista zwrócił się bezpośrednio do mnie i gdy zauważył, że choruję na suchoty, powiedział: Siostro, wierzę, że Pan cię uzdrowi. Nie bój się, tylko wierz. Nie widziałam ludzi, moje oczy widziały tylko Jezusa. Czekałam na Jego dotknięcie. Gdy zostałam namaszczona oliwą i pomodlono się o mnie, przeniknęła mnie moc Boża. Byłam zupełnie uzdrowiona, wszystkie moje bóle, słabość i choroba skończyły się. Alleluja! Moja dusza była wolna, wstałam i wielbiłam Pana. Pierwszym moim życzeniem po spotkaniu z Panem było pragnienie podzielenia się tą wspaniałą wiadomością z rodziną. Chciałam, aby wiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg. Spieszyłam więc do domu sama, bez pomocy, dając tym samym świadectwo prawdzie. Wrócił mi apetyt. Po wielu latach znowu zaczęłam jeść ze smakiem. Moi domownicy zaczęli się martwić, widząc, jak łapczywie zaspokajam głód. Obawiali się, że powtórzy się to, co kiedyś. Tymczasem z wielkim zadowoleniem zjadłam wspaniały obiad. Po zjedzeniu go usunięto mi opatrunki. Okazało się, że zarówno moje chore kości, jak i pokryte wrzodami ciało zostały uzdrowione. Moje zmysły zostały pobudzone do nowego życia. Tej nocy po raz pierwszy od początku mojej choroby spałam spokojnym, zdrowym snem. Minęło dokładnie 5 lat od chwili, gdy ręka Pańska tak pewnie spoczęła na mnie, a On czuwał nade mną i napełnił mnie swoim duchem. Wkrótce po uzdrowieniu Pan powołał mnie do pracy w swojej winnicy. Pracowałam jako siostra w najbardziej niesławnej dzielnicy naszego miasta. Dzięki Jego cudownej łasce pozyskano tam dla Niego wiele dusz. W dziele tym bierze także udział mój mąż, którego Bóg dał mi w cudowny sposób 3 lata temu. Moim szczerym pragnieniem jest dać świadectwo o uzdrawiającej mocy Bożej, aby pomogło ono wątpiącym wzmocnić ich wiarę w Boga, by poznali, że Bóg zawsze dotrzymuje obietnicy, aby wiedzieli, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej i że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 23 werset i list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset. W tym czasie otrzymaliśmy także list od pewnego działacza chrześcijańskiego z Melbourne, W. Buchanana. Treść listu dotyczyła kampanii ewangelisty Wigglesworta w tym mieście. Przeżyliśmy 3 tygodnie triumfalnego zwycięstwa w zgromadzeniach w Melbourne. Prawie 1000 osób nawróciło się do Pana Jezusa Chrystusa, a wiele zostało uzdrowionych. Wciąż jeszcze nadchodzą ich świadectwa. Po pobycie w Australii, gdzie stał się wielkim błogosławieństwem dla wielu części tego kraju, Wigglesworth udał się do Nowej Zelandii. Poniższe wiadomości pochodzą z listu otrzymanego od E. Penningtona, prezesa nowozelandzkiej misji ewangelizacyjnej w Wellington. Smith Wigglesworth przybył do Wellington w czerwcu 1922 roku jako człowiek nikomu nieznany. Trąby nie obwieściły jego przybycia, jedynie kilka drobnych ogłoszeń w lokalnej prasie zapowiedziało jego zgromadzenie. Na pierwsze spotkanie przybyło ponad 1000 osób. W ciągu jednego dnia liczba ta wzrosła o około 600. Od tego czasu niemożliwością było wynajęcie wystarczająco dużej sali z dostateczną ilością miejsc dla przybyłych tłumów. Wielka sala miejska w ratuszu, mieszcząca 3000 osób, codziennie była wypełniona po brzegi. Nieraz ludzie czekali godzinami przed drzwiami na rozpoczęcie zgromadzenia, żeby nie stracić sposobności słuchania tego ewangelisty i jego wspaniałego przesłania. Autor tego listu nigdy jeszcze nie był świadkiem takich wydarzeń, jakie miały miejsce po wygłoszeniu Słowa Bożego przez Wigglesworta, mimo że wcześniej w Nowej Zelandii spotkał takich wielkich ewangelistów jak Tory, Chapman i inni. Za każdym razem, gdy skierował wezwanie do niewierzących, aby oddali się Chrystusowi, odpowiedź była natychmiastowa. Nieraz wezwaniu odpowiedziało 400-500 osób na jednym zgromadzeniu. Podczas zgromadzeń w Wellington decyzję naśladowania Chrystusa podjęło ponad 2000 osób. W niektórych wypadkach do Królestwa Bożego wstępowały całe rodziny. Niektóre doniesienia prasowe nie były przychylne. Mimo to leży przed nami artykuł, który ukazał się w pewnej gazecie pod nagłówkiem: Czy wierzycie w uzdrowienie wiarą? Oto jego początek. Naturalnie nie wierzycie w to. Innymi słowy, nie wierzycie w to, czego nigdy nie widzieliście. Lecz może widzieliście i wpadliście w zakłopotanie, jak to się mnie zdarzyło. Później
Znów może widzieliście i nie wpadliście w zakłopotanie, lecz zostaliście nawróceni. Niedawno w Wellington nawróciło się wiele osób. Niektórzy przyszli ze szczerego przekonania, inni dla szyderstwa i pozostali na miejscu, aby się modlić. Czy wierzycie w to, czy nie? Fakt uzdrawiania wiarą jest przedmiotem wielkiego zainteresowania. Przyjrzyjcie się tysiącom ludzi, którzy gromadzą się tłumnie, aby słuchać i widzieć Smitha Wigglesworta. Tak okazane zainteresowanie zachęca mnie do zajęcia się tą sprawą. Przede mną leży pewna liczba oświadczeń złożonych pod przysięgą. Pochodzą one od obywateli wellingtońskich, którzy szukając uzdrowienia przyszli na zgromadzenie Smitha Wigglesworta. Te oświadczenia są oryginalne. Złożone zostały pod przysięgą przed panem C.A. Bakerem i mówią same za siebie. Pominąłem nazwiska. Oryginały zostawiono do wglądu w biurze De Dominum jako gwarancję ich autentyczności. Później następuje 5 oświadczeń. Pierwsze jest pewnego Szwajcara, który cierpiał na chroniczną podagrę i porażenie obu nóg od pasa w dół i mógł poruszać się tylko o kulach. Gdy ewangelista, namaściwszy go olejkiem, poprosił o jego kule, podał je i poszedł do domu bez pomocy. Ponadto oświadczył, że od 14 lat miał na karku cystę wielkości kurzego jajka. Często rozmawiał o tym z lekarzami, chcąc ją usunąć. Następnego dnia po swoim uzdrowieniu, gdy się obudził rano, stwierdził, że cysta znikła bez śladu. Jedno z tych świadectw pochodzi od 20-letniej dziewczyny, która od dzieciństwa cierpiała na podwójną krzywiznę kręgosłupa. Od 4 roku życia nie mogła chodzić. Nie mogła wstać z podłogi, nie pomagając sobie obiema rękami. Jedna noga była o 7,5 cm krótsza i przez to prawie bezużyteczna, także w obwodzie uda była szczuplejsza o 7,5 cm. Nakłoniła swoich rodziców, aby ją wzięli ze sobą do hali miejskiej. Tam ewangelista położył na niej swoje ręce, dotykając głowy i kręgosłupa. Została całkowicie uzdrowiona. Zeznaje: mój kręgosłup został wyprostowany, a po niewielu dniach moja chora noga była równa drugiej. Biodro także zostało uzdrowione. W niedzielę po moim wyzdrowieniu chciałam koniecznie wziąć udział w zgromadzeniu. Ponieważ wtedy nie było pociągu, poszłam pieszo od Ngalo do ratusza i z powrotem, nie czując jakichkolwiek dolegliwości. Po przedstawieniu powyższych oświadczeń reporter oznajmił: jest jeszcze więcej oświadczeń podobnej natury, jednak brak miejsca nie pozwala na ich publikowanie. Co teraz o tym myślicie? Czy wierzycie w uzdrowienie wiarą, czy też jesteście jeszcze wciąż w szeregach ludzi wątpiących? W 1927 roku Wigglesworth powtórnie odwiedził Australię i Nową Zelandię. Tym razem towarzyszyła mu jego córka Alice, żona Jamesa Saltera. W wielu miastach odbyły się owocne kampanie ewangelizacyjne. Głoszone słowa zostały potwierdzone przez towarzyszące im fakty. 2 następujące doniesienia mówią same za siebie. Ukazały się one w Australian Evangel z 1 kwietnia 1927 roku. Panna H. Todd z Narembourne, NSW, zeznaje: gdy byłam zatrudniona jako pielęgniarka w Sydney, uległam poważnemu wypadkowi, w którym złamałam sobie kość kolanową z przemieszczeniem chrząstek, do czego dołączyła się potem chroniczna podagra. Mimo korzystania z najlepszej pomocy medycznej w Sydney i Orange, nie znalazłam trwałej ulgi. Wprawdzie potrafiłam na krótki czas wstać, musiałam jednak znowu wracać do łóżka. Tak było przez 13 miesięcy. Były to długie, męczące tygodnie, szczególnie gdy po 14 miesiącach miałam nieszczęście zerwać sobie ścięgno w drugiej nodze, przez co przez następne 6 tygodni leżałam obłożnie chora. Bóle były czasami bardzo silne. Byłam prawdziwą kaleką, bez możliwości podjęcia pracy w swoim zawodzie. Ponieważ poza powyższymi schorzeniami mój organizm był zdrowy, ciężko mi było patrzeć w przyszłość z powodu moich kalekich nóg i stałej zależności od innych ludzi, którzy musieli mnie doglądać i opiekować się mną. Jakże byłam wtedy zaślepiona. Od czasu wpisania mnie na listę inwalidów żyłam wśród ludzi, którzy wierzyli w Boże uzdrowienie i starali się przekonać mnie o prawdzie, lecz ja o tym miałam inne zdanie. Wielu mówiło o Wigglesworcie, jednak nie byłam tym zainteresowana. Wprawdzie Biblia opowiada o cudownych sprawach w tamtych dniach, ale dla mnie była to zbyt odległa przeszłość i sądziłam, że teraz sprawy te przedstawiają się inaczej. Gdy ewangelista ten zaczął swoją misję, która trwała tylko 5 dni, mój brat wraz z innymi znowu zwrócił się do mnie, chcąc mnie przekonać o prawdzie Pisma Świętego, o Bożym uzdrowieniu. Dotąd byłam temu przeciwna, jednak wzięłam Biblię do ręki i podobnie jak syn marnotrawny u kresu sił, ja również zostałam natchniona słowami: wstawszy, pójdę do Ojca mego. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 18 werset.
Od wielu lat byłam wierząca, lecz teraz musiałam się najpierw na nowo narodzić, bym mogła usłyszeć Jego głos i On mógł namaścić moje oczy. Apokalipsa świętego Jana, 3:18. Podczas czytania Biblii mój wzrok zatrzymał się na słowach: jedno tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Ewangelia Jana, 9:25. Zajmowało to moje myśli przez cały piątek i sobotę. Myślałam również i o innych. Gdyż ja, Pan, nie zmieniam się. Księga Malachiasza, 3:6. Słowa te wzięłam sobie tak do serca, że jeszcze tego samego wieczoru zdecydowałam się pojechać do misji, aby pomodlono się o mnie. Na jednej nodze miałam aparat ze stali i skóry, chroniący ją przed poruszeniem, lecz sprawiający mi wielki ból. Druga noga była w opatrunku elastycznym. Na kulach podeszłam do samochodu, który miał mnie zawieźć na zgromadzenie. Cierpiałam bardzo, ale wierzyłam, że zostanę uzdrowiona. Po kazaniu przyłączyłam się do tych, o których miano się modlić. Kiedy ewangelista położył na mnie ręce i rozpoczął modlitwę, doznałam nagle dziwnego, lecz miłego uczucia, jak gdyby do moich chorych nóg wstrzyknięto z dużą siłą strumień zimnej wody. Siła była tak wielka, że wywołała ból. Wiedziałam, że to działanie mocy Bożej. Gdy odwróciłam się, żeby odejść, nie czułam się wcale lepiej i wyraziłam swoje rozczarowanie, mówiąc o tym kilku osobom. W drodze do domu płakałam i otworzyłam przed Bogiem swoje serce, mówiąc ustawicznie: Panie, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Ewangelia świętego Marka, 9:24. Pomagano mi wyjść z wozu. Uczyniwszy kilka kroków, powiedziałam, że chyba będę mogła chodzić sama. Gdy doszłam do progu, ukazała mi się wspaniała jasność. Tak świetlana, że prawie się zatoczyłam. Krzyczałam głośno: chwała Bogu Najwyższemu, jestem uzdrowiona. I to była prawda. Przekroczyłam próg domu i wielbiłam Pana. Tak było. Mogłam chodzić tak dobrze, jak przed wypadkiem. Patrząc na kulę, powiedziałam: zwróćcie je temu przyjacielowi, który mi je pożyczył. Nie będą mi więcej potrzebne. Alleluja! Następnego dnia zdjęłam aparat oraz bandaże i odtąd nigdy już nie były mi one potrzebne, gdyż zostałam całkowicie uzdrowiona. Dwa dni później zostałam ochrzczona w Duchu Świętym zgodnie z Ewangelią. Biblia znaczy dla mnie teraz więcej niż kiedykolwiek przedtem. W Panu widzę mojego Zbawiciela, wielkiego lekarza oraz tego, który chrzci Duchem Świętym i tego, który niedługo przyjdzie do swojej oblubienicy. Drugie świadectwo pochodzi od pani Emily Gate Popple, Orange, NSW. Pan prowadził mnie drogą wprost. 1 Mojżeszowa, 24:27. Wydaje mi się najlepszym określeniem dla nadzwyczajnych błogosławieństw, jakich doznałam przed 5 tygodniami. Tak bardzo chciałam umrzeć. Moje biedne serce było tak chore, że mogło ustać przy najlżejszym poruszeniu. 16 tygodni leżałam nieruchoma. Nie odczuwałam ani głodu, ani pragnienia. Czasami tylko skosztowałam lekkiego rosołu, aby zadowolić tych, którzy mi go przynieśli. Tęskniłam, by być wreszcie w niebiańskiej ojczyźnie, wolna od wszelkiej ziemskiej troski. Kiedy opowiadano mi o bracie Wigglesworthie i zapytano, czy ma się o mnie pomodlić, powiedziałam wyraźnie: nie. Tak wielu przyjaciół modliło się o mnie, że już więcej ich nie chciałam. Wszystkie moje myśli były i tak zajęte sprawami wiecznymi. Jakże mało wtedy wiedziałam o cudownych błogosławieństwach, jakich tu na ziemi jeszcze nie zaznałam, a które przygotował dla mnie przed wejściem do wiecznych bram mój ukochany Zbawiciel. Brata Wigglesworta oczekiwano za 2 miesiące. Niespodzianie jednak zmieniono tę datę. Przybył więc prawie bez zapowiedzi. Właściwie nie dotyczyło to ani mnie, ani siostry Todd, mojej przyjaciółki i współtowarzyszki niedoli, której świadectwo także przedstawiono w tym rozdziale, gdyż postanowiłyśmy wcześniej, że nie będziemy zajmować się misją tego ewangelisty. Jakże prawdziwe są słowa Pana: myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje. Proroctwo Izajasza, 55:8. Kiedy zgromadzenia były już w toku, moja przyjaciółka zaczęła sprawdzać w piśmie, czy też sprawa ma się tak, jak uczono i jak wielu poświadczało, gdyż była nastawiona przeciw Bożemu uzdrowieniu. Została tak przekonana o prawdzie mojej: gdyż ja, Jahwe, nie zmieniam się, że weszła do mojego pokoju i zdecydowanie oznajmiła, że pójdzie do misji, aby modlono się o nią i położono na niej ręce. W tamten wieczór widziałam ją, jak zadała sobie wiele trudu, aby dostać się o kulach do samochodu. Jakoś odczułam, że zostanie uzdrowiona. Po powrocie, skacząc po schodach, zeszła na dół do mojego pokoju, podobnie jak stary człowiek z Ewangelii, wielbiła Pana i zawołała: siostro, jestem uzdrowiona, jestem uzdrowiona! I była rzeczywiście całkowicie uzdrowiona. Cudowne sprawy. Alleluja!
Przez całą noc modliłam się i szukałam Pana. Później pomyślałam, jakże śmiem podnieść oczy na Pana, którego z całego serca miłuję, jeśli odrzucam myśl, aby sprawdzić, czy On jednak nie chciałby mnie użyć do swoich celów, ponieważ przed moimi oczyma uczynił tak wielki cud. Następnego ranka, w ostatnim dniu misji, czekałam z utęsknieniem na kogoś, kto wszedłby do mojego pokoju i komu mogłabym powiedzieć, żeby brat Wigglesworth jednak przyszedł do mnie po porannym zgromadzeniu i pomodlił się o mnie. Jednak nikt się nie zjawił. Po śniadaniu moi domownicy wspólnie modlili się. Usłyszałam to przez zamknięte drzwi. Nie wiedziałam, co się tam dzieje. Do mnie jednak nikt nie zajrzał. Jak wtedy mocno pragnęłam, aby ktokolwiek wszedł do mnie i abym mogła mu przekazać moją prośbę. Czas uciekał. Błagałam Boga o pomoc. Czy to możliwe, aby wszyscy byli tak bardzo zajęci swoimi sprawami i nie chcieli mi wybaczyć? Zrozumiałam, że stało się tak dlatego, iż tak zdecydowanie powiedziałam wtedy nie. Oni nie chcieli mnie ponownie pytać, lecz błagali Pana, aby odmienił moje myśli i abym sama poprosiła o modlitwę. Wreszcie do mojego pokoju weszli różni ludzie, lecz nie spojrzeli na mnie ani nie obdarzali uśmiechem jak zwykle. Pytałam każdego z nich, czy nie zechciałby przekazać mojej prośby, lecz dopiero za piątym razem otrzymałam zapewnienie, że załatwią sprawę. Kiedyś powiedziałam jeden raz nie, teraz musiałam powiedzieć pięć razy tak. Oczekiwanie wydawało mi się bardzo długie. Nareszcie jednak weszła sędziwa pani z promienną twarzą i powiedziała: on przybył. Niewyraźnie przypominam sobie mężczyznę wchodzącego do pokoju, lecz za nim nie widziałam nikogo, jedynie Jezusa. Jak pięknie Bóg się objawia. Ewangelista powiedział swojej córce, która mu towarzyszyła, aby położyła ręce na moje kolana. On sam położył ręce na moją głowę i odmówił cudowną modlitwę, cudowną, ponieważ znajdowałam się w stanie zachwycenia. Potem położył ręce na moim sercu, modląc się o moje uzdrowienie i równocześnie oddalając śmierć w imię Jezusa. Gdy wszedł po raz pierwszy, zapytał mnie: czy jesteś gotowa, aby powstać? Tak, odpowiedziałam i powstałam, nie myśląc o tym, że kilka minut temu nie ważyłam się nawet poruszyć. Tylko jedna myśl ożywiała mnie: jak najprędzej się ubrać. Przeszłam przez pokój, otworzyłam dwie ciężkie szuflady w nadziei, że znajdę tam coś do ubrania. Spieszyłam się bardzo. Chciałam być ubrana, aby móc przywitać moje uczennice ze szkółki biblijnej, które mnie często odwiedzały. Ledwo skończyłam, otworzyły się drzwi i kilka z nich weszło. Gdy zobaczyły mnie stojącą i ubraną, były zaskoczone. Zaczęły płakać z radości, wykrzykiwać i ściskać mnie. Potem pomyślały o moim słabym sercu, jednak wszystko było w porządku. Zostałam doskonale i cudownie uzdrowiona. Nie odczuwałam żadnej słabości. Po 16-tygodniowym leżeniu w łóżku i prawie zupełnym nieprzyjmowaniu pokarmów. Teraz chciałam jeść i smakowało mi. Byłam odmieniona, byłam nowym człowiekiem, pełnym Boga, cudownie uzdrowionym, wzbudzonym w jednej chwili z cienia śmierci do czynnego życia, zbawionym, aby służyć. Następnego dnia, po moim uzdrowieniu, zostałam chwalebnie ochrzczona w Duchu Świętym według Ewangelii. Odtąd Bóg jest ze mną i w każdym dniu, i w każdej godzinie napełnia mnie niewypowiedzianą radością pełną chwały.